Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby ten samochód można było dzisiaj przekazać na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie, gdyż niewątpliwie to wzmocni nasz potencjał ratowniczy. Po tej stronie gminy, po tej stronie miasta to wyposażenie było niedostateczne, natomiast ten pojazd na pewno wzbogaci nasze możliwości. Pozwólcie Państwu, że skorzystam również z okazji i wspomnę tylko o dwóch jeszcze ważnych historiach. Przede wszystkim program, który udało nam się przeprowadzić z gminą Świdnica jako liderem układu partnerskiego 10 beneficjentów z 6 powiatów województwa dolnośląskiego, programu, który pozwoli wyposażyć jednostki ochrony przeciwpożarowej, ochotnicze straże pożarne, już nieużywane pojazdy, ale nowe, nowoczesne pojazdy średnie ratowniczo-gaśnicze oraz lekkie ratowniczo-gaśnicze oraz ciężkie zestawy ratownictwa drogowego. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiaj możemy przyjmować ten samochód od Państwowej Straży Pożarnej. Trwało to trochę czasu. Czasem rzeczy oczywiste nie do końca są oczywistymi i musieliśmy długo czekać na ten samochód, a szczególnie długo czekali strażacy z Gogołowa. Zobaczcie Państwo, młodzi ludzie, którzy naprawdę się w bezpieczeństwo, w działalność ochotniczych straży pożarnych zaangażowali. Młoda ekipa i myślę, że ten samochód będzie im służył, ale przede wszystkim będzie służył mieszkańcom po to, żeby to bezpieczeństwo w tej części gminy, nie do końca właśnie takiej mocnej, było w pełni zorganizowane. Może pan spojrzeć na nas? O właśnie.